Witajcie! Z tej strony Odkrywca Adika, to jest właśnie kolejny materiał z serii Kingdoms Reborn. Tak jak pamiętacie, w poprzednim odcinku rozpoczęliśmy nasze pierwsze wydobycie zasobów, a mianowicie powstała kopalnia węgla i powstało jeszcze dodatkowo kamieniołom. Czyli mamy stałą produkcję kamienia i stałą produkcję węgla. Znaczy wcześniej też mieliśmy stałą produkcję węgla, tylko węgla drzewnego. No ale drewno jest dość bardzo przydatnym materiałem, zwłaszcza do budowy. A co do właśnie tak po prostu węgla, no to węgiel będzie się przyda po prostu, żeby ocieplić nasze domy. A tak to my zaoszczędzimy na drewnie. Kolejna sprawa. Też rozbudowaliśmy w poprzednim odcinku, mianowicie nasz przemysł. Przemysł na większą skalę, mianowicie powstało nowe budynki, takie jak kolejny browar, czy też na przykład warsztat garncarski. Znaczy nie, browar powstał kolejny, powstał też kolejny warsztat garncarski, znaczy pierwszy budynek, no i oczywiście też nowy warsztat meblowy. Tak więc mamy coraz więcej nowych dóbr luksusowych dla naszych obywateli. A co w dzisiejszym materiale? W dzisiejszym materiale to na pewno pójdziemy na nową epokę, czyli rozpoczniemy epokę średniowiecze. I co ciekawe, od razu my wejdziemy, ponieważ mamy nadwyżkę punktów badawczych. Dobrze, to ja rozpocznę czas. Proszę bardzo. I co, badamy. O, ja od razu zdobyłem jeszcze przy okazji osiągnięcie. I to razy dwa. Dobra, jak widzicie, kolejne technologie zostały tutaj odblokowane. I co ja bym chciał teraz zbadać? Chciałbym zbadać na przykład rewolucję rolniczą, która po pierwsze zwiększy nam wydajność naszej farmy o 10% oraz jeszcze sam spichlerz, to zwiększa wydajność farmy. No i oczywiście to jest taki magazyn, gdzie tylko ma sloty pod żywność. I oczywiście nową premię na naszej cywilizacji możemy wybrać, czyli agronomia. Czyli jeszcze większa wydajność naszych farm, albo geologia. Kopalnie wyczerpują się o 50% wolniej. I szczerze mówiąc, ja wybieram właśnie geologię. Bardziej się przydam. I możemy jeszcze kolejną kartę wziąć. Albo właśnie rzemiosło. Czyli wydajność dla kuźni i kancelni. Albo na przykład lepsza produkcja piwa. Albo po prostu szeroko pojętego alkoholu. I w tym przypadku ja chyba bym poszedł w kierunku... Właśnie bym poszedł w kierunku rzemiosła. Dobrze, co możemy zrobić? Możemy na przykład ulepszyć nasz ratusz na trzeci poziom. Czyli taki ratusz, który będzie idealnie już pasował właśnie do średniowiecza. Z tego co widzimy, dalsza rozbudowa naszych mieszkań na trzeci poziom. No i nic, muszę przyspieszyć czas, bo i tak nie mamy gotówki. Czy coś będę sprzedało? Nie wiem. Handel zakończy się za... Aha, tutaj musimy poczekać. Możemy też ulepszyć nasze domy. Jak widzicie, nowy materiał się pojawił, czyli cegły. A żeby cegielnię odblokować, to musimy zbadać tą technologię. I przy okazji... Mamy spichlerz. I co ciekawe, spichlerz nie wymaga karty, aby ją wykupić, po prostu jest tutaj w stacie budynki. Nie. O. Chyba coś się zmieniło, bo kiedyś, jak pamiętam, to jeszcze tutaj był spichlerz do wzięcia. Albo mi się pomyliło z magazynem lepszym. Ale bądź co, bądź to zwiększa wydajność produkcji. Czyli zwiększymy głównie produkcję właśnie pszenicy oraz jeszcze lekarstwa, czyli zioła lecznicze. Tak więc tutaj go stawiam. Robotników mam na dwyżce. Zobaczmy, jak tam inne dobra. Czy coś one potrzebują więcej? Mogę ulepszyć piec. W sumie pod względem bym to ulepszył właśnie, czyli zużyjemy kamień, aby zwiększyć wydajność jeszcze bardziej. Możemy tutaj też ulepszyć kamieniołom, ale kosztem gotówki, niestety.
Na razie bym poczekał. Co ja mogę tutaj ciekawego wziąć? O lepsze, jak wygląda produkcja gliny? W teorii mógłbym dodać właśnie kolejny zakład gęciarski. I w sumie bym tak zrobił. Czyli powstanie jeszcze jeden tutaj zakład. Przy okazji bym postawił jeszcze tutaj może mieszkania. Chociaż nie, tutaj nie mogę ze względu na to, że jest aż tak tutaj blisko przemysł. Ale może bym coś tutaj dodał. Takie dwa domki. Mają dostęp do karczmy. Przy okazji. Jakaś cywilizacja osiągnęła drugi poziom, ale nas to nie obchodzi, bo my jesteśmy i tak już na trzecim poziomie rozwoju cywilizacji. No i oczywiście wśród naszych sąsiadów to my mamy największą populację. Oczywiście dalszy wzrost populacji na plusie. I dalszy wzrost dochodów i punktów podawczych. No, nie pomijając to, że nasi sąsiedzi mają większe wojska, to my jesteśmy bardziej potężni, jeśli mowa o sam potencjał gospodarczy. Co teraz mogę zbadać ciekawego? Może pójdziemy bardziej w ulepszenia? O, mogę od razu kupić cegielnię. W sumie bym tak zrobił to też. Cegielnia dużo wymaga właśnie kamienia, jak sami widzicie. I też ona zużywa węgiel. Oprócz gliny, aby produkować cegły. I tak, drzewko ulepszeń. I byśmy zbadali lepszą jednostkę do walki wręcz, czyli właśnie szelmierz. Udało się nam uzyskać czwarty poziom naszego domku. Więc ciekawiej. Robi się. Rzeki migrantów chce do nas się sprowadzić. Mamy nadwyżkę mieszkań, więc bardzo chętnie. A jak wygląda produkcja z żywności? Jeszcze jest ok. Czy aż tak nie muszę się martwić. Wybierzemy tutaj pasję oczywiście. I pasję bym dał może do... Może bym dał pasję do właśnie... zwiększonej produkcji węgla. Więc mieszkańcy będą jeszcze bardziej tutaj zadowoleni. No, oczywiście narzędzia nam dalej brakuje. Potrzebujemy w końcu te narzędzia. W znacznie większej ilości. Bo jak na razie to słabo się prezentuje z tą naszą produkcją. Ale może bym zwiększył produkcję... O, no widzicie? Tam właśnie była. Chociaż możemy kupić dzikie karty. I za pomocą dzikich kart bym tutaj wziął kamieniołom. I bym wybudował kolejny taki budynek. Jeszcze bardziej byśmy zwiększyli produkcję kamienia. I tutaj widzę, że mogę coś zebrać. Jeszcze tak tutaj zbierałem całkowicie. Fajnie. Przydałoby się w końcu te narzędzia. Może bym wybudował jeszcze jeden budynek, jeśli mowa o produkcję narzędzi, czyli kolejny warsztat kamieniarski. Dałbym go tutaj. Oraz, co ciekawe, bym jeszcze dał magazyn. Na tyle slotów. No i pięknie, mamy to. Panie, nasza farma, nasz spicherz już tutaj działa. To w ramach to, bym dał tutaj taką małą farmę. Farma pod produkcję kapusty. No i jeszcze taka większa trochę farma. Też właśnie pod produkcję kapusty. Tak, wiem, że potrzeba więcej narzędzi. Właśnie kolejny warsztat się robi, żeby zaradzić tą sytuację. Możemy zwiększyć jeszcze bardziej wydajność z tego, co widzę, na
naszych budynków pod względem właśnie produkcji drewna, ale z tego co widzę, wychodzimy na minusie, jeśli mowa o produkcję węgla. A tutaj mógłbym strzelać coś i bym chętnie strzelał właśnie może... Wiecie co? Troszkę kusi te piwo, aby je strzelać. Tak więc minus 60. Drzewko technologii. Nie technologii, a drzewko lepszej. I mamy lepszą jednostkę wojskową, którą bym właśnie wykupił. A więc pierwsza rekrutacja naszego wojska już będzie. Mogłem to jakoś ulepszyć? Nie, potrzebuję 1500 gotówki chociażby na to. Więc na razie to by odpadało. No nic, no to czekamy na spokojnie. No ale tak, pierwsza jednostka wojskowa już będzie. No i mamy pierwszą jednostkę wojskową. Oczywiście ona kosztuje w kosztach utrzymania, ale jest znacznie lepsza niż ta podstawowa jednostka pod tytułem strażnik. Co ciekawe, chyba kompletnie mamy brak kamienia. Tak coś widzę. No. Zdrowie 1900, atak 18, ataka typowa jednostka 1500, a atak 14. Jak widzicie, jest lepsza. No i oczywiście też droższa. I się bawa o koszty utrzymania. I też jak tutaj zobaczyliście, też jest właśnie tutaj kategoria, czyli jednostka linia frontu i jednostka klasy zasięg. Czyli właśnie łucznik i wojownik. Nie no, z tym kamieniem to w ogóle mamy kryzys. Tak jak coś na to patrzę. No nie, musiałem czekać. Trzeba czekać, bo... Co ja mam zrobić? Nic nie zrobię. Że jak każdy nie ma kamienia. Powinni pracować. Zmniejszą wydajnością, ale powinni pracować. Może bym kupił właśnie narzędzia. O Jezu, ale to jest drogie. Dobra, żeby wyjść bardziej na plusie, to przy okazji jeszcze skórę bym sprzedał. I oczywiście kamienie, to znaczy narzędzia nie przyjdą od razu, tylko musimy poczekać, jak przyjdzie kolejna dostawa. Więc do tego czasu musimy jakoś przeżyć. A ja tutaj widzę właśnie lekarstwo na nasz kryzys, czyli mianowicie wykorzystanie żelaza pod produkcję narzędzi. W tym przypadku potrzebujemy zbadać technologię obróbki żelaza, a później kuźnia. Tylko żebyśmy mieli zboże żelaza, to musimy wykupić najpierw taką prowincję, która posiada ten zasób. A jedyna prowincja, jaka jest w pobliżu, to jest właśnie tutaj. No i potrzebuję troszkę więcej materiałów. No jest, poczekajmy sobie na spokojnie. Jedzenia mam na szczęście. Węgla no mało. Potrzebuję monet.
Wiecie co, żebyśmy bardziej poprawili nasz handel, to może bym wybudował jeszcze jeden budynek, kolejny port handlowy. Tak, wiem o to, że to wymaga jeszcze więcej kamienia, ale myślę, że taka inwestycja nam się dość szybko zwróci. Dlatego też tak myślę, żebyśmy to wybudowali. No jak mówiłem, to raczej nam da profity. O, mamy to? No to teraz mogę zacząć badania właśnie nad kuźnią. Na razie to nie kupuję, bo nie mam po co nawet. I tak nie mam żelaza. I na razie to tyle. Automatyczny zapis i statystyki. Więcej przybyło populacji. Mamy dalszy wzrost oczywiście dochodów i wzrost oczywiście też nauki. Więc to jest bardzo dobra wiadomość. Zła jest taka, no, że nam brakuje po prostu materiałów. Bym troszkę tej pszenicy sprzedał. A teraz mamy troszkę więcej gotówki. A jak te narzędzia będą mnie wkurzać. Potrzeba zasobów. Jakich zasobów? Węgla i gliny. O, to ulepszymy, żeby było więcej kamienia. No bo znaczna lepsza wydajność już będzie. W sumie tutaj bym łódź ulepszył, żebyśmy zwiększyli troszkę bardziej jedzenie. Imigranci, no i oczywiście pasja. I pasję bym dał właśnie już tutaj do tego kamieniołu. Dobrze, fajnie. Mamy to wszystko, to co bym chciał. Co bym teraz chciał zrobić? Możemy ukradnąć gotówkę. W sumie bym tak to zrobił, bo i tak się nie obawiam wojny. I bym od nich ukradł znowu. No i fajnie, mamy więcej gotówki. Jak tam narzędzie? No narzędzie wciąż źle jest. Wciąż potrzebuję więcej tych narzędzi. Zwłaszcza też kamienia oczywiście. A zwłaszcza kamienia. Czy w drzewku lepszej mógłbym jakoś ulepszyć tą... wydobycie. O, na przykład bym troszkę polepszył handel i myślę, że byłoby to nawet lepsze. Tak więc to zacznę badać. A jak też tutaj widzicie, mamy kolejne technologie wojskowe. Na przykład lepsza jednostka do walki wręcz, czyli rycerz. Oraz jeszcze broń obrzeżnicza, czyli właśnie katapulta, no i oczywiście pierwsza jednostka morska, czyli galera. Nie mogę, na razie kupuję kuźni, bo nie mam potrzeby. Ja bym potrzebował tutaj gotówki. No troszkę bym potrzebował, jak sami widzicie. Ponad 2000. O, tutaj mogę skórę sprzedać. I tutaj tak samo to zrobię. I mogę ulepszyć właśnie kamieniową. Czyli zwiększona szybkość pracy o 8%. Ile mam tego kamienia? A, na każdy budynek kamieniarza wystarczy.
A, i na sokat. Czyli potrzebuję większą ilość jednostek, aby to zabezpieczyć przed kradzieżą. Na to wygląda. A to też oczywiście kosztuje, niestety. Nic próbowalnictwa, nie mam na razie jak tu dać, oczywiście. Ale to by właśnie zwiększyło naszą wydajność produkcji piwa. Mógłbym ulepszyć jeszcze coś za cegły i bym teraz ulepszył właśnie produkcję węgla. No, jak też tutaj widzicie, wyglądy budynków się zmieniają. Już ten takie bardziej średniowieczne. Co bym tutaj jeszcze mógł ulepszyć? Może właśnie bym ulepszył chatę rybaka. Albo to. To by się przydało bardziej. No, koszty utrzymania też zostają, jak sami widzicie. Coś za coś. O, fajnie. I może bym jeszcze właśnie kolejną taką technologię też zbadał, a postąpię się swojego domu. Większa ilość gotówki będzie dzięki temu. I tutaj bym wyszkolił od razu kolejną jednostkę wojskową. O, mogę sprzedać, i tak bym to zrobił. I bym tutaj wziął na handel może... a więcej skóry. Nie wiem, czy sytuacja z narzędziami się poprawia. No może tak trochę lekko się poprawiła. A co nie zmienia faktu, i tak potrzebuję dość dużo kamienia. Więc chyba bym postawił kolejny budynek produkcji kamienia. I produkcja kamienia jest tutaj. Albo budujemy kolejny budynek. I jeszcze jedna sprawa będzie taka, mianowicie bym musiał troszkę zwiększyć liczbę tutaj domków na tym obszarze. Oraz, żeby jeszcze moi mieszkańcy tutaj byli zadowoleni, to jeszcze bym dał tutaj tawernę. O, proszę bardzo. O, to też bym też to ulepszył, ten budynek. I właśnie, nasz budynek w postaci kopalnia gliny, którą też bym bardziej ulepszył. Dobra, fajnie, domki już się robią nowe. Tawerna też. Więc powiedzmy, że jest w porządku. Na razie. I chyba bym wyszkolił nową jednostkę w postaci właśnie łucznika. Tak się zastanawiam, że jak skończymy badać tą technologię, to wtedy bym skończył ten materiał.
kolejna sprzedaż, czyli jeszcze więcej skóry. Chyba już tutaj nie mogę to normalnie wykupić ten obszar, czyli będę musiał to podbić. Chyba bym jeszcze właśnie jedną jednostkę wojskową bym wykupił. I pójdziemy właśnie w stronę podboju. Tylko ja nie chcę to wasalizować. Race. Może to jest to? Ale jeszcze oczywiście bym był, żebym poczekał na kolejne jednostki wojskowe. No. Na przykład na kolejnego łucznika, chociażby. I wtedy od następnego materiału byśmy atakowali. Raczej to będzie dość bardzo strategiczna prowincja ze względu na te właśnie złoża żelaza. Trzech imigrantów chcę tam się wprowadzić i mniejsze zużycie zasobów oraz jeszcze pasja. I to bym dał właśnie tutaj. Brakuje mi oczywiście gliny, więc muszę kolejny zakład postawić. A może tutaj? No, tutaj mogłem dać. Ok, dalszy handel. Co bym tutaj sprzedał? A może pszenicę? Teraz zakupimy łucznika. I ulepszymy też co? Ratusz na nowy poziom. Teraz dzięki temu oczywiście... O, tutaj przy okazji macie też opis, co się stało jak my to ulepszyliśmy. Mianowicie tak. Mamy większą produkcję kopalni i kamieniową, czyli większa produkcja węgla i kamienia. I oczywiście jeszcze dodatkowy tutaj stot się odblokował. I to będzie idealne właśnie pod mistrza piwowarski. No, mistrz piwowarski, czyli większa produkcja piwa. I też bym wykupił może... A, jestem na minusie. Chociaż mam dochody na plusie, pomimo tego. Słabo. Słabo to jest w ogóle z tymi narzędziami. Tak poza tym. O, i fajnie, mamy tam technologię. Patrzę, jak bardzo nam wzrosły dochody dzięki temu. Więc to nam bardzo uratowało sytuację. No i co bym teraz tutaj badał? Może po prostu technologię rolną. I mamy nowy budynek, czyli sklep z kartami. A, tutaj mogę go postawić, bo i tak już tutaj domki nie mogę stawiać. Z tego prostego powodu. Tutaj jest za blisko przemysłu. I tutaj mogę oczywiście ciekawe karty wykupić. Tylko ciekawe jakie. Hodowca kakaoca. Więc mamy tutaj coś ciekawego z tego co widzę.
Dobrze, tak więc ja zatrzymam ten czas. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę oraz komentarz. A jeśli Ci się spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba oraz dzwoneczek. Także trzymajcie się i do następnego. Także do zobaczenia. Cześć.